Jest to pojazd dwudrogowy, który umożliwia jazdę po normalnie po drodze i po szynach, tak? Dodatkowe są zamontowane wózeczki tam stalowe, jak szliśmy, tak widać, taka możliwość jest, daje to sprawność i usprawnienie pracy, szybkość dojazdu do danego zdarzenia. Próby robiliśmy, próby były szkoleniowe dotyczące wkolejania pojazdów, stawiania na tor, także próby przeszły sprawnie i obyśmy go nie musieli używać często. Nie miał żadnej akcji jeszcze i oby tych akcji nie musiało być jak najszybciej. Tak jest, oczywiście. Załoga jest przeszkolona, przeszła dodatkowe jeszcze szkolenie przez Urząd Dozoru Technicznego, także jest przygotowana. 5 osób. 5 osób jest obsada stała, jest to obsada pracująca na 3 zmiany. Dodatkowo, jeżeli potrzeba, to są pracownicy z innej brygady dobierani. Nie ma takiej konieczności, żeby jeszcze dodatkowe były dźwigi. Dodatkowe jeszcze mamy, ale to już takie samobieżne, jeżdżące tylko na kołach, nie dwudrogowe. To nie jest praca ciągła, tak, wyjazdy tylko, można powiedzieć, tylko do zdarzeń, także już nie ma takich wymagań. No ponad 2 miliony złotych. Tak, to jest w ramach tego programu POIŚ-owskiego razem z zakupem 6 sztuk wagonów tramwajowych, tych wagonów tramwajowych PESA, które jeżdżą po Szczecinie na dzień dzisiejszy.